spędzamy kolejny ekspres studencki. Już za chwilę pokażemy, co ciekawego w minionym tygodniu wydarzyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Eryk Milarski, witam i zapraszam. Studenci WSK SIM, pracownicy telewizji Trwam i Radia Maryja zmierzyli się w turnieju piłkarskim o Puchar Ojca Rektora. Zobaczmy, kto zdobył to prestiżowe trofeum. W Uniwersyteckim Centrum Sportowym przy ulicy Świętego Józefa w Toruniu odbył się turniej piłki nożnej. O Puchar zwycięzcy walczyli studenci naszej uczelni oraz pracownicy telewizji Trwam i Radia Maryja. Wydarzenie sportowe zostało zorganizowane przez samorząd studencki. Dzisiaj tutaj na hali UCS zorganizowaliśmy turniej jako samorząd studencki, aby nie tylko studenci, ale także pracownicy telewizji i radia mogli się zmierzyć z naszymi studentami. Mam nadzieję, że to będzie fajna, zacięta rywalizacja, ale oczywiście zdrowa rywalizacja. Będę starała się kibicować wszystkim jednocześnie i mam nadzieję, że wyjdzie z tego naprawdę fajna inicjatywa. W tym świecie też studenckim, akademickim bardzo ważnym momentem jest też i rozrywka i uważam to najpiękniejszych i najwdzięczniejszych momentów rozrywki to są właśnie wydarzenia sportowe. Cieszę się, że studenci naszej uczelni właśnie podjęli, nie po raz pierwszy zresztą, turniej piłki nożnej. Rywalizacja była zacięta, poziom wyrównany, jednak doświadczenie pracowników zwyciężyło. Bardzo dobrze się czuję, jestem dumny, że mogłem reprezentować taką drużynę. Wszyscy z siebie dali wszystko i to złożyło się na końcowy sukces, na zwycięstwo. Najtrudniejszy był tak naprawdę pierwszy mecz, tak żeby wejść dobrze w turniej. Straciliśmy jako pierwsi bramkę, ale udało nam się odnieść pierwsze zwycięstwo i później z meczu na mecz było coraz lepiej. Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. Również w WSK SIM realizowany jest program edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej. Legia Akademicka rozpoczęła część teoretyczną kursu mającego na celu wzmocnienie szeregów polskiej armii. Uczestnicy, którymi byli m.in. studenci naszej uczelni, mogli poznać stopnie wojskowe, rodzaje uzbrojenia oraz inne ciekawe zagadnienia, które przydadzą im się w czasie części praktycznej. Bóg, honor i ojczyzna to motto wszystkich żołnierzy, a nasi wykładowcy robią wszystko, by to hasło powielać wśród studentów. Ten projekt skierowany jest do studentów, którzy mają taką chęć odbycia służby wojskowej, którzy chcą poświęcić się w pewnym sensie też dla ojczyzny. W drugim sensie oni również mają dzięki temu pewne umiejętności, korzyści również finansowe. My prowadzimy taki kurs teoretyczny, 30 godzin, natomiast po 30 godzinach studenci, którzy zaliczą ten test egzaminacyjny po części teoretycznej, mogą iść na 21 dni do garnizonu, gdzieś na poligon i właśnie wtedy przechodzą przeszkolenie wojskowe. Również płeć piękna mogła zasilić szeregi Legii Akademickiej i z tego przywileju oczywiście skorzystała. Uważam, że wojsko jest to miejsce dla osób, przede wszystkim tych, którzy kochają swoją ojczyznę. Oczywiście uważam, że mężczyźni mają więcej siły i pewnie wytrzymają więcej na testach sprawnościowych. Myślę, że kobiety będą miały trochę ulgi, ale myślę, że każdy powinien się sprawdzić. I tą informacją kończymy dzisiejszy Ekspres Studencki. Na kolejne wydanie zapraszam jak zwykle w przyszły wtorek o stałej porze. Zachęcam również do zaglądania na naszą stronę internetową wskasimedu.pl. Znajdziecie nas również na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Za uwagę dziękuję, Eryk Milarski, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.